Cześć, tu Michał. Dlaczego jeden DJ ma bardziej kwiecistą mowę, większa głębia płynie z jego przekazu przez mikrofon, a inny mniej? Dlaczego jednej osobie się plącze język przed mikrofonem lub też nie wie co powiedzieć, a inna mówi płynnie? Dlaczego jeden brzmi przez mikrofon bardziej zrozumiale, mądrze, a inny mniej? Być może chcesz coś powiedzieć przez mikrofon i nie masz zielonego pojęcia co powiedzieć, albo jeśli przychodzi pora na wzięcie mikrofonu do ręki, chcesz coś powiedzieć, nagle odjeją ci mowę, pustka w głowie, brakuje słów, nie wiesz kompletnie co powiedzieć. Powodów może być kilka i dzisiaj porozmawiamy sobie na ten temat. Pierwsza sprawa, którą chciałbym poruszyć, to jest przeklinanie. I przeklinanie ma duży wpływ na twoją mowę, na twoje słownictwo, na to jak się wypowiadasz. Ponieważ jeśli na co dzień używasz soczystych przekleństw i dosyć często przeklinasz, to będziesz właśnie tak mieć, że jeśli będziesz chciał coś powiedzieć publicznie, to będzie ci brakować słów, ponieważ na co dzień wypełniasz tę swoją mowę przekleństwami, a nagle w miejscu publicznym chcesz coś powiedzieć, na przykład na imprezie przez mikrofon jako DJ, to nagle zaczyna brakować ci słów i przez to właśnie między innymi się zacinasz. Czyli mówisz i zacięcie, bo brakuje ci słowa, które chciałbyś powiedzieć, a na co dzień byś użył w to miejsce przekleństwa. Dlatego od tej pory sugeruję ci, żebyś przestał przeklinać, jeśli przeklinasz, i na pewno poprawi się twoja wymowa przez mikrofon i będziesz na pewno ładniej mówić przez mikrofon, bardziej płynnie i nie będziesz się zacinać. Kolejna kwestia to, no nie każdy ma zasób słownictwa lub też brakuje mu słów, żeby się dobrze wypowiedzieć, a to jest spowodowane brakiem czytania książek lub też nieczytaniem książek najnormalniej w świecie. Jakie książki czytać, to zależy czym się interesujesz. Najlepiej czytać właśnie coś z kręgu swoich zainteresowań, ponieważ czytając książki nabywasz słownictwa literackiego, poznajesz nowe słowa, powiększa się twój zasób słownictwa. Dlatego ja ci również rekomenduję, jeśli do tej pory nie czytałeś książek, czytaj sobie regularnie lub też jakąś prasę. To nie muszą być jakieś książki 500-600 stronic, to nie muszą być encyklopedie. Chodzi o to, żebyś po prostu regularnie czytać i będziesz nabywać to właśnie słownictwo literackie, twój zasób słownictwa będzie się powiększać. To jest także kwestia koncentracji, a czytając książki twoja koncentracja się poprawia i łatwiej ci przychodzi się wysławiać. A jeśli mowa o koncentracji, no to również dieta ma na to duży wpływ. I są produkty, które wspomagają twoją koncentrację i one są naturalne produkty, nie mam tutaj na myśli jakichś specyfików dopalaczy lub substancji chemicznych. Mowa chociażby na przykład o orzechach włoskich. One są naturalnym pożywieniem dla mózgu i wpływają na poprawienie pamięci, koncentracji, bo orzechy włoskie mają naturalne tłuszcze, które wspomagają funkcjonowanie właśnie mózgu i są zdrowe dla organizmu i bardzo potrzebne właśnie w diecie. Jeśli brakuje tłuszczu w organizmie naturalnego, zdrowego, no to wtedy twoja koncentracja spada. Orzechy włoskie możesz sobie jeść regularnie, dodawać do potraw, wtedy poprawi się na pewno funkcjonowanie twojego umysłu. Zdaję sobie z tego sprawę, że zbieranie orzechów włoskich jest dosyć uciążliwe, poza tym one są w skorupkach, trzeba je rozłupać, poza tym trzeba chodzić, zbierać. Nie musisz nigdzie chodzić, zbierać, bo dzisiaj orzechy włoskie możesz kupić chociażby na Allegro. Ja tak robię, kupuję sobie kilogram orzechów włoskich, one są już łuskane, gotowe do spożycia, dodaję sobie do posiłków i regularnie to mi pomaga w ich spożywaniu, bo one same w sobie jak jesz, to są czasami nawet gorzkie i są no nie do końca smaczne, a jak je tam gdzieś wkomponujesz w posiłki, to wtedy łatwiej je sobie przyswajać, łatwiej je jeść. Ja na przykład na śniadanie sobie garść wrzucam, jeśli jem jakiś serek, na przykład biały twarożek, to wtedy wrzucam sobie garść orzechów włoskich, do potraw dodaję, no wiesz, nawet sobie można, lubię sobie czasami takować się, pojedyncze sztuki sobie jem w ciągu dnia. Zamiast na przykład chipsów, jeśli jest chipsy, słonecznik lub jakieś inne rodzaje słone potrawy, to wtedy możesz sobie również to orzechami włoskimi zastąpić. To jest również kwestia kakao w diecie. Jeśli nie lubisz kakao w czystej postaci, bo to też jest kwestia gustu, kto co lubi, nie lubisz kakao, to warto sobie jeść gorzką czekoladę, ale taką, która ma właśnie dużą zawartość kakao, jest bogata w kakao. Czyli powyżej co najmniej 70%. Sugeruję ci, żebyś jadł czekoladę i zwracał uwagę właśnie na czekoladę. Jak sobie odwrócisz, to z tyłu masz zawartość składników odżywczych w czekoladzie i tam widzisz, ile procent jest na przykład masy kakaowej w czekoladzie.
i wybieraj takie gorzkie czekolady przede wszystkim, bo one są bogate w kakao. I zwracaj uwagę, żeby była ta masa kakaowa minimum 70%. Im więcej, tym lepiej. Ale poniżej tego minimum 70% masy kakaowej nie bierz, ponieważ to są zwykłe tylko produkty z dużą zawartością cukru, a to jest również źle wpływa na twoją koncentrację, na zbieranie myśli. Dlatego potrzebujesz właśnie gorzką czekoladę uzupełniać sobie w diecie i jeść to również regularnie. Także to tak na szybko, co mi przychodzi do głowy, żebyś mógł właśnie sobie poprawić swoją koncentrację jak najszybciej, to orzechy włoskie, gorzka czekolada i czytanie książek i wyeliminowanie przekleństw. Najlepiej, żebyś nie przeklinał, bo to również negatywnie wpływa na twój zasób słownictwa i później, jeśli chcesz powiedzieć coś przez mikrofon, to możesz zacząć właśnie się jąkać, może ci zacząć brakować słów, to wszystko przez to, o czym ci dzisiaj powiedziałem. A tak na marginesie, jestem dzisiaj w Katowicach, za mną widzisz Energy 2000 Katowice, to tutaj właśnie dostałem koszulkę, o której ci opowiadałem w Legnicy i dzisiaj ją mam na sobie, mam nadzieję, że będzie ją widać, jak ci pokażę. To jest właśnie taka koszuleczka, zobacz. Tu jest napis Energy 2000. Nie wiem, na ile będzie widać. O, może tak. O. Biała koszuleczka, czarny napis, bardzo fajna. Dzisiaj również z uśmiechem na twarzy tutaj przyjeżdżam, ponieważ jestem ciekaw, co mnie czeka w środku. Oni potrafią zaskakiwać tą imprezę. Dzisiaj nie ma żadnej specjalnej okazji, ale mimo wszystko podejrzewam, że będzie wspaniale i wyśmienicie w środku, bo oni zawsze o to dbają, o ten klimat i przez to ta marka jest numerem jeden na rynku. Tak czy inaczej, podsumowując nasze dzisiejsze nagranie, jeśli ty chcesz mówić przez mikrofon płynnie, świeciście i pięknie, jakąś mieć, żeby twoja mowa miała głębie przekaz, to co ci dzisiaj powiedziałem. Zero przeklinania, zacznij czytać książki, najlepiej takie, czy też z tematyki, jaka cię interesuje. Urozmaicaj swoją dietę w tłuszcze, naturalne tłuszcze, czyli między innymi orzechy włoskie, to są również ryby. No i gorzka czekolada to ci poprawi twoją koncentrację, a także sprawi, że nie będziesz się, znaczy sprawi, poprawi twoją wymowę przez mikrofon. A jeszcze tak na marginesie, jak chcesz powiedzieć przez mikrofon publicznie cokolwiek i na przykład ludzie cię rozpraszają, no bo stoją przy tobie, czy nawet ktoś obok ciebie nad uchem, bo na przykład jesteś DJ-em, to normalne jest, że na konsolecie ktoś ci nad uchem coś krzyczy, to taki prosty trik, żeby się nie wybić z rytmu, żeby się koncentracji nie stracić, to obierz sobie jeden punkt i patrz w ten punkt. Ja na przykład jak mam mikrofon w ręku, to patrzę sobie na początek mikrofonu, czyli tak jakbym patrzył na swój na czubek swojego nosa, ale jakbym miał wydłużony nos. Początek mikrofonu, czyli nie robię zeza, ale patrzę przed siebie, czyli jak ktoś na mnie patrzy, to nie widzi właśnie, że ja patrzę przed siebie, nie robię zeza, ale nie widzi, że ja patrzę właśnie w końcówkę mikrofonu i to mi pozwala właśnie nie zacinać się, jeśli chcę coś powiedzieć, ułożyłem sobie w głowie moją przemowę, a nagle ktoś tam gdzieś mi skrzyki z tyłu, z boku, z przodu, no bo wiadomo, jest impreza, jest chaos, różne rzeczy się dzieją, to obierz sobie jeden punkt, patrz w ten punkt i wtedy twoja koncentracja również się poprawi i ktoś cię nie wybije z rytmu. Wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.